Dzisiaj rano, słuchajcie, chciałem sobie zamówić grilla, bo ten nasz stary, pamiętacie, Kadak już taki troszeczkę się rozpadł. No jednak 5 sezonów minęło i już taki niewyjściowy się zrobił. No i Asia mówi tak, nic nie zamawiaj, nic nie zamawiaj, nic nie zamawiaj. Przed chwilą podjeżdża kurier i przywiózł mi takiego grilla. Także mój prezent urodzinowy od rodzinki, mojej kochanej tutaj. Także mam nowego grilla i to na tych nóżkach takich wyższego troszeczkę, więc słuchajcie, nie będzie się trzeba tak schylać. Dzięki bardzo, ekipa. Madzia, babcia, moja mama, no to kurde, zrobiliście naprawdę frajdę. Gabrysia, o, gaba jeszcze. Dobra, wszyscy co się składali, to słuchajcie, dzięki wam, mówię to już na vlogu. To jedziemy. Jedziemy z tematem. Cyk z jednej strony. Dobra, i trzeba go będzie poskręcać. No to wyciągamy to. Fajnie opakowany. Bo nic ci nie poprzesuwa. Termometr. Termometr, no. Żeby mierzyć temperaturę na grillu. Aha, czyli jego będzie trzeba tak trochę poskręcać. No też taki kurde kawał grilla. To na ten, na pół tego. No na dobra pół, będzie na Chorwację. Na pół kempingu. No dobra, i tu jeszcze coś jest. A, i tam jest pokrowiec jeszcze, dobra. Pokrowiec, instrukcja i tam masz klucz do skręcania. No dobra, doskręcamy. No, pokażę wam teraz, jak wygląda grill po skręceniu. Także mamy opcję taką, czyli teflonową, albo mamy do gotowania, jakbyśmy chcieli bigos w jakimś garze ugotować na kempingu, to też jest coś takiego. Można sobie dokupić jeszcze kamień do pizzy, jakieś tam inne DPE i coś tam. Do... No i dobra, i słuchajcie, etui jakby na tą górę, to jest jedno, na tą teflonową, tu jest drugie etui leży. O. Drugie, no i tyle. I teraz trzeba posprzątać tu. No to będziemy go testować na Mazurach teraz. Zużywa 0,3 litra. Kilo, czekajcie, 0,3 kilo na godzinę pracy. Jeszcze wam pokażę, bo patrz, można dokupić jeszcze sobie, my mamy ten pełny ruszt po prostu. Aha. No i ten na garnek. Czyli to jest w standardzie. No i są jakieś różne opcje, bo widziałem, że jest też opcja, że masz taki ruszt, czyli dzielony. Aha. Gładki z normalnym. No i tu jest na paeje. Są jakieś dwa do wyboru. Jeden większy chyba z rączką, a drugi taki bardziej ten. Okay. I jest taka ala patelnia, no ale no to nie wiem, czy jest sens to i na pizzę kamień. I jest kamień na pizzę. Aha, jest duży i jest mały kamień, tak? Nie, bo ten jest nie kamień, tylko to jest patelnia jakaś na... Ten. A, na omleta to jest, dobra. No, a to jest na omleta. Kamień na pizzę. A, widzisz, i dlatego jest ten ruszt i bo na to idzie kamień. Także na to idzie kamień. Musimy dokupić, on kosztuje 160 zł. I słuchajcie, i dajcie znać, czy ktoś ma akurat nie taki ten bak kartuszowy, do tego jak się to sprawdza i ile czasu wam taki kartusz wystarcza przy takim grillu, nie? No taka waliza wyszła z tego. Czy to jest wygodne? No, nie wiem. Ale jest dosyć małe, nie? Jak na takiego dużego grilla, no to no. Myślę, że nie ma tragedii. Ciężkie, 14 kilo. No 14 kilo to waży. To jeszcze nie masz wszystkich tych, bo jeszcze jakbyś kupiła kamień do pizzy, plus jakbyś kupiła jeszcze jakiś tam ruszt, no to się zrobi prawie 20 kilo. Zastanawiam się w przyczepie, gdzie my to będziemy trzymać. Przyczepie, gdzie to na łódce będziemy trzymać? No nie, na łódce wejdzie pod siedzenie na tyle, ale w przyczepie w bakiście problematyczne będzie. No nie do końca, bo tam gdzie mamy krzesełko pod lewym łóżkiem. Albo no mówię to... o bakiście, ty mówisz o łóżku. A no nie, no do bakisty nie ma szans. No. To pod łóżko. Tamten grill jeździł w bakiście. No ale no. Ten jest znowu na tamtego weszły 4 kiełbasy i było ciężko obrócić, a tu wejdzie pewnie z 10. No dokładnie. No dobra. A że zawsze jest dużo osób wokół nas, także musi być większy grill. Halo, dzień dobry po nocy. Bardzo zimnej. Mega zimnej. 5 stopni może było w nocy. Jakoś staliśmy i robimy tu powoli porządek śniadania, jakieś inne rzeczy. Tu mama coś ogarnia do jedzenia. Kanapki, bo w nocy było mi tak zimno, co prawda spałam tylko w samym podkoszulku, ale chyba dzisiaj pojedziemy kupić piecyk. Ten co mamy, piecyk i ta farelka, to ma popsuty termostat i się cały czas wyłącza sama. A mamy w wódce przygotowane webasto,
raczej pod Webasto odejścia i no i w ogóle całą instalację, tylko musimy coś kupić i możecie nam polecić jakieś Webasto, może być jakiś Chińczyk, bo to jest w zasadzie podobno wszystko jedno, więc jak ktoś ma i używa, to dajcie znać w komentarzu, co warto zakupić sobie. A my żeśmy właśnie przyjechali z Hubertem do Mrówki. O, jest Hubert. Musimy, słuchajcie, wymienić tą słuchawkę w łazience, w nauce i musimy właśnie znaleźć tutaj. Także wchodzimy i szukamy słuchawki. Dobra, jesteśmy na bateriach. Teraz musimy jakąś wybrać. Ej, bateria, to czemu potrzebujemy samą... Samą słuchawkę. Samą słuchawkę. No ale to mówię, no ale to gdzieś tu pewnie znajdziemy. Tylko trzeba popatrzeć. Znaleźliśmy coś takiego, także jest możliwością przełączenia na słuchawkę, albo ten, no, dokładnie. Kupiliśmy tam słuchawkę, jeszcze prześcieradło na dół, jakieś skarpetki, taśmę kupiliśmy, taśmę teflonową, bo mamy mały wyciek na rufowym prysznicu, może go jakoś naprawimy, śrubokręt, bo nie mamy czym tego odkręcić. Butle z gazem wymieniliśmy, kupiliśmy jeszcze taką farelkę małą. Jeszcze paliwo, bo nie wiem, czy dopłyniemy do stacji w ogóle. Dopłyniemy, jest niby 1/4, ale warto mieć. Ale jakby w razie czego, no to jakąś piątkę mamy. Dobra. Normalnie jest. Końcówka taka jak... Tylko nie będzie za długa, ta? No właśnie, żeby się nie wylewało, nie? No. Jednak krótsze są troszeczkę te wylewki. Najmniejsza była jaka w sklepie jest. Włącz pompę. No nie wiem, czy to trafi do tego zlewiku. Nie, no, jest okej, okay. Jest okej, okay, dobra. Tylko jak się pewnie włączy ten... No nie, bo to rozpryśniesz ten. Nie włączaj nawet. No. Widzisz, bo ładuje za ten. Próbujemy ten prysznic naprawić. Rufowy. Odkręcam tu teraz te wszystkie śruby. 6 sztuk. Takie. Patrz, tu są dwa ringi do wymiany i prysznic jest naprawiony. No to pękło. Takie dolne o-ringi. No i one dociskają to i z tego się leje. Dobra, no to dawaj, wyciąg to. Strasznie denerwujące jest, wiecie, jak trzeba cały czas pompę włączać i wyłączać, bo nie wiem, chce się nalać psu wody albo umyć jeden widelec, trzeba zejść na dół, włączyć pompę, umyć i wyjść do góry i raczej z powrotem zejść na dół, wyłączyć, takie upierdliwe. No wiem. Dobra, idę. Słuchajcie, byłem w Bosmanacie, akurat nie mieli takich o-ringów, gdyby mieli, to pewnie by mi dali. Natomiast powiedzieli mi, gdzie to mogę kupić, więc słuchajcie, firma Agropol. No i kupiłem takie o-ringi. Kupiłem te większe i od razu ten mniejszy tak samo jest wymieniony, więc powinno działać za chwilę, to Hubert wszystko zmontuje. Otwieramy tą mala farolkę, termowentylator, co my kupili w Rówce po dzisiejszej hipotermicznej nocy. W nocy było 5 stopni, normalnie. Jeszcze jak sobie dodacie, że od wody ciągło i naprawdę wiało, to ja w nocy spałem tak owinięty tylko kołdrą i tak było zimno. Katastroficznie się spało. A mieliśmy taki, tam stoi taką farelkę, która tak jak mówiłem, miała problemy z tym, z termostatem. I chodziła 10 sekund, po czym się wyłączała. Kupiliśmy jakieś takie... Ale to jest lepsze chyba, bo w ogóle mniejsze, nie? No mniejsze. Taniutkie to było fest. Chyba 50 zł kosztowało. Ty, żebyśmy się nie zapalili od tego. Śmierci tak, że boję się to włączyć, ale... Jeszcze fabryką chińską. Czujesz? Nie. Jak to zdjąłem? Patrz. No, takim plastikiem śmierci. Takim chamskim, tanim plastikiem. Ogólnie po zalaniu tej łódki, w sensie no... Po tym wycieku wody tam na dole, nie? Nie można zalaniem jeszcze nazwać. Ale wykładzina nam przez ten tydzień jeszcze nie przeschła. No bo tam ta wykładzina jest w ogóle taka bardzo gruba. No, takie włosy ma długie. Śmierdzi trochę. Ale to postaw na ziemi, niech tam dmucha na tą wykładzinę. Czekaj, co na razie postawić? O Jezus, chłopie! Co? Jak śmierdzi! No. Musi się wypalić, nie? Tu jeszcze jest chyba... Nawet można sobie ustawić stopień grzania. O Jezus, ty... Nie będziemy chyba przy tym spać. Strasznie śmierdzi. Głośno w ogóle.
Tam to byłaby zgłośna. No. No i już to oddamy. To pudełka nie będziemy wyrzucać. Bo w zasadzie to, nie wiem, no nagrać sobie łódkę pół godziny i to wyłączyć. No to wsadź to, tylko mówię, postaw to na ziemi tak bezpośrednio na tą wykładzinę i niech to tam, wiesz... Zobaczymy, jak przestanie śmierdzić, to okej, jak nie przestanie śmierdzić, to musicie to oddać. Ale już... Ciepło daje porządne. Tak? 2000 W to ma niby. No postaw na ziemi. W końcu mamy czyściutko, odsprzątałam się tam na dole. Niepotrzebne rzeczy powyrzucałam, bo to zawsze się nazbiera tego w ciągu kilku sezonów, jakichś dziwnych przydasiów. Hubert już ten. Cześć Hubert. Hubert już skręcił te kureczki, słuchawkę przykręcił i będziemy sprawdzać. Zdaje się, ale... Skąd się wie? Tu jest sucho, tu jest sucho. Nie leje się. Poleciało, ale tak jakby... Ale to może wiesz. Dwie krople tam ze złączki poszły. A włączyłam wam pompę? Ale tu się już nie leje. No pójdź teraz prysznic. I z ciepłą i zimną. No i widzisz, to która kropla już poszła. No leje się do domu. No. Ale ciekawe czemu. No się nie leje. No jak jest zakręcona, no to się nie leje, nie? I kolejna rzecz naprawiona. Prawie. No w sensie, że nie cieknie. Dużo powiedziane. Nie cieknie, ale coś nie możemy zrozumieć zasady działania tego. Ktoś może wytłumaczyć, jak wiecie o co w tym chodzi, że odkręcasz kurek i tak jakby się poluźnia odległość między... Zaworem, a ten, czyli jakby z automatu woda leci. No fakt, że ta woda leci wtedy tam do komory silnika, tam są zęzy i wypompowują. No ale sensu, dla mnie nie? To tak nie powinno być, że jak się kurek odkręca, to woda... To się poluźnia jakby szczelność i woda cieknie do komory. No dla mnie bez sensu. Wypływamy z portu Royal. Dotankowaliśmy to 5 litrów. Mamy teraz... Z kanistra wrane. 1/4 i podobno płyniemy od razu na Sztynort, bo w Pięknej Górze jest stacja zamknięta. W ogóle nieczynna i w Torokocie chyba nieczynna z tego co słyszymy. A kto ci tak powiedział? No tu mi powiedzieli chłopaki. Ciekawe, nie? Czemu? Nie wiem, czy się nie opłacało, czy ciężko wyczuć. Uwaga, bo płynie ten statek. No i lecimy w stronę Sztynortu, tam się natankujemy i nie wiem, gdzie płyniemy. Wiesz co, na Święcajty, tam podobno coś nowego powstało, więc jedziemy. Płyniemy zobaczyć, co takiego. No zobaczcie, tutaj wyjście z portów, od Strandy, od tego, od Royala. Tutaj jest jeszcze jakiś porcik, ale ogólnie... Na jeziorze pustko, pustki. Znaczy w ogóle widać po portach, że dużo łódek na ten weekend nie jest upolczanych, więc po weekendzie majowym jednak ludzi na Mazurach nie ma. Na w Royalu widzę, że tych łódeczek na charter.pl jest bardzo dużo, więc pewnie od przyszłego tygodnia i od weekendu czerwcowego, tego co jest poleciało, pewnie się zacznie już na Mazurach, no dużo ludzi, nie? Dużo ludzi pływało. A my mamy po 10 godzinach olej wymieniony. Serwis wymienił nam bodajże chyba w środę, czy w czwartek i teraz pływamy. Tam na Zakolu, bo stamtąd żeśmy wypływali z portu, no to nie wiem ile tu może być, z kilometr, może trochę więcej. I spalone jest już prawie 1 litr. 800 kilometr. No, pytacie się czasami ile łódka pali, jak odpisuje 100, 150 na 100 km to jest no na pewno niemożliwe. No to widzicie, płyniemy 1500 obrotu, kilometr to płynięty, litr nie ma. No to jak lecisz w ślizgu, no to... No to dokładnie tyle bierze. Właśnie wpływamy tutaj do Sztynortu i tak, żeby wam pokazać jakby ile nam to zajęło, znaczy nie było na pewno pływania nie wiadomo ile, bo Sztynort od Giżycka to jest, nie wiem, by trzeba było na mapę zobaczyć. 10 km jakoś. No, z 10 km, no to nam zużyło 9,5 litra paliwa, no czyli ile?
na godzinę pracy silnika 3600 w roku. No, więc jakby to jest to, co mówimy. No i dopływamy właśnie do stacji paliw. Mam nadzieję, że otwarta. No, bo inaczej to stoimy w sztynorcie. Nie, no inaczej to ten, inaczej to płyniemy do tego, do Węgorzewa. No. Dopłyniemy spokojnie. No a słuchajcie, my sobie robimy taką traskę właśnie. Wypłynęliśmy z Giżycka, jak tam ma ktoś, nie wiem, chce zaplanować sobie na 2 czy 3 dni jak tam żaglowym, no to z Giżycka, możecie popływać sobie tu właśnie tymi jeziorami, przy Kisajno, tutaj pierwszą nocę zrobić na przykład w Sztynorcie, a potem sobie przez most sztynorski na drugi dzień płynąć w stronę Węgorzewa do góry, potem Święcajty, no i my tak opłyniemy, żeby wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. W Sztynorcie się nie będziemy zatrzymywać, bo byliśmy tutaj ostatnio i możecie się cofnąć do dwóch vlogów do tyłu. Tam jest relacja cała ze Sztynortu, możecie zobaczyć jak wygląda Sztynort, na co możecie liczyć przypływając do tego portu. Natomiast my tu jakby skorzystamy z tego, że jest tylko stacja paliw, zatankujemy się i lecimy dalej. Ale pusto na gościnnych. Wszędzie pusto. Sztynort, powiem wam, że żywej duszy nie ma. Na gościnnym puściutko. Mamy ogromnie... No, turbo dopychający wiatr mamy. Tak jest mało przyjemnie, bo trzeba mieć to pozamykane, bo wieje, a tu takie są te opary i ten. I tak nie ma świeżego powietrza w ogóle. I... Bardziej byś się tak ustawiał, żeby tyłem tu dopłynąć. Gdzie tyłem? W sensie, żeby tu wiesz, żeby ja wyskoczył, wiesz? To sobie wyskoczysz przecież, jaki problem. Paliwo coś tańsze. Diesel i benzyna taka sama cena. 7,65. No. Musisz nagrać. Poniedziałek, niedziela, 8:20. Przywalisz. No. To już nasze drugie tankowanie w Sztynorcie w tym sezonie. To znaczy nie było do pełna, tylko tam żeśmy wydali ostatnio za, nie pamiętam, ze 150 litrów tylko. I słuchajcie, wygląda mi na to, że troszeczkę staniało paliwo. 7,65 kosztuje 95 i diesel kosztuje dokładnie tyle samo. Zacumowaliśmy w Sztynorcie, czyli tu żeśmy się tankowali, tu żeśmy zacumowali. I z racji tego, że nie mieliśmy ostatnio możliwości zjeść w córce rybaka, to idziemy dzisiaj na obiadek. Idziemy na rybkę. A zobaczcie, jaki dzisiaj sztynort. Puściutki. Tak jak mieliście drona w tamtym tygodniu, gdzie było naprawdę full, to dzisiaj pusto. Praktycznie tylko my. W sztynorcie tutaj obok restauracji macie bankomat, więc można sobie kaskę wyciągnąć. Jest market Bakista się nazywa. Także jest zaopatrzony. Nie będę wchodził, ale w tamtym sezonie żeśmy tu brali coś, także widziałem, że zaopatrzenie jest dobre. Tu macie na wprost sklep żeglarski, jakby komuś coś brakło, a my idziemy do córki rybaka. Ładny budyneczek. No cię tych porszawek tu jeździ. Widziałem w Giżycku rano. Też przejeżdżało takich kilka starszych modeli. A tu macie klub Zenza. Domowa kuchnia. Taki mazurski klimat. Zobaczcie na budowlę. Wszystko z cegły, ładne półki. O, tu jaka chatka. Drzewo poukładane. Garnki, czy garczki. Zobaczcie na płotach. Jesteśmy na miejscu. I tu mamy, zobaczcie, córkę rybaka. Czy to jest ta miejscowa? Promocja, chcesz lówkę? Wyłóż gotówkę. Przy płatności gotówką za rybę smażoną, nalewka gratis. No to widzicie, aroniówka jest jak ten, jak wykładacie gotówę. A ja akurat nie mam gotówy, mam kartę, więc aroniówka mi się nie należy. Pokazuję wam jeszcze raz menu. Jakiś serniczek na deser można. I zobaczcie, mnóstwo takich piw. Mają tutaj kraftowych. Jakieś soki. Także klimacik jest taki fajny. A ja wziąłem sobie takie piwko. PRL. Piwo pełne, filtrowane. I jeszcze na taką kapsle.
A ty masz tego surferka, tak? Próbować, co możesz. Dania wjechały już. Ja mam sandacza na czym? Na borowikach? Tak. Na borowikach. Kasiula ma na szpinaku, do tego kapucha. Biała kapucha kiszona. Hubert ma nuggetsy. Masz danie dla dzieci? Tak, danie kids ma. Także teraz próbujemy. Pokażemy wam. Próbujemy i powiemy wam, czy smakuje, ale tu zawsze jest dobra. Hubert nuggets to rozumie, że też pycha? Z moimi kamieniami nie powinna mieć szpinaku, ale czasami nie idzie się powstrzymać. Nie ma w kamieniu. Powiem, że mega. Mega. Wszystkim smakowało, bo talerze puste. A za całość zapłacone 229 zł. Jedzonko, słuchajcie, pyszne, po prostu niesamowita. Moja porcja była mega, mega po prostu. Także bardzo wam polecam sandacza w sosie szpinakowo-gorgonzolowym. Do tego suróweczka z białej kapusty i ja miałam dodatkowo jeszcze z kiszonej kapusty. Przepyszne obydwie. Także i koniecznie w końcu, płaćcie. W końcu zjadłam pyszną rybę. I nie zapomnijcie zabrać ze sobą gotówki, bo my tym razem przyszliśmy z kartą. No i niestety pysznej aroniówki się nie napiliśmy. Next time. Tak wieczorem będzie jakiś zlot porszaków tutaj, w sztynorcie. No my niestety uciekamy na święcajty, ale wam pokażę, jak to wygląda. 911 Turbo S. Piękny. Piękny. I jeszcze wejdę na pomost, bo naprawdę się prezentują. Kozak. No to wam jeszcze pokażę taki egzemplarz. Też już pewnie. Nie wiem, rejestracje żółte są chyba od 30 lat, nie? Czyli ponad 30-letni. Albo jak krócej, to mnie poprawcie. Także zobaczcie, jak pięknie utrzymana. Proszę, piękna karerka. Piękniusia. Moi drodzy, jak już w sztynorcie nocka minęła, fajny koncert został zaliczony, no to naszym kolejnym, że tak powiem, celem jest teraz tutaj wyprawa przez Kirsaino, wcześniej most sztynorcki. Panie Hubert, to masz ten, to masz pławy. Pokażę wam. To są płycizny akurat, nie? No tu jest dużo, tu pokaż pan. Gdzie? Na telefonie. No właśnie, Hubert wam pokaże to miejsce. To jest na Darginie, zobaczcie, tu z jednej strony są płcizny, z drugiej strony też są giga duże. No. Także tutaj na Darginie trzeba uważać. Dokładnie. I my płyniemy teraz tak, w stronę mostu sztynorskiego i potem na dobrze mówię, Kirsaity tam są dalej? Kirsaity, tu. Na Kirsaity. Ale tu jezioro Kirsaity, nie? Tak, na Kirsaity. I potem słuchajcie już na Mamry. I teraz jeżeli nam czasu wystarczy, to przepłyniemy Węgorapecie i wpłyniemy do Węgorzewa. A jeżeli nie, to zrobimy to jutro rano. I wy też tak możecie to zaplanować, że jeżeli w miarę wypłyniecie sobie ze sztynortu swoimi jachtami żaglowymi i będziecie mieć dobre powiewy słońca, powiewy wiatru. Słońce też może być, dokładnie. Słońce też jest mile widziane. No to możecie sobie zrobić w tym samym dniu słuchajcie, właśnie Węgorapę i dopłynąć sobie do Węgorzewa i na przykład stamtąd się wycofać i płynąć sobie na Święcajty. Obowiązkowo zaliczyć też Mamerki, bo to uważam jest taka miejscowa na jeziorze Mamry, którą no, trzeba zobaczyć, jeżeli ktoś przynajmniej raz tam był, no to mówię, można opuścić. Ale jeżeli kogoś nie było, to myślę, że to jest taka miejscowa, gdzie warto naprawdę zatrzymać się. No, jak już będziecie na Mamrach, tam przy Mamerkach, to możecie sobie zacumować w leśnym zakątku. Polecamy też to miejsce. I słuchajcie, też jest smaczna ryba. My tam bardzo często jemy, słuchajcie, suma z takiego głębokiego oleju.
ale świetnie kobieta przyprawia. Do tego jakieś tam fryteczki, jakiś ogóreczek i tak dalej. Tam też za sumowanie zapłacicie parę złotych. Ale my nieraz dogadujemy się z Bosmanem, tak, że po prostu wpadamy tylko na obiadek tam, jemy rybkę i odpływamy. Ale jak idziecie na Amerykę, to już nie pamiętam, chyba 3 albo 4 dyszki za postój dzienny trzeba zapłacić. Tak no samo. Też jest to miejsce na ognisko, jak no właśnie zapalić tak, ognisko, tak. No to tam macie do tego przygotowane, można kupić drewno, no i macie na legalu. Tak, tak, tak. Chyba tak. Nie będzie ścigał na to później. Dokładnie. Więc taki plan, jeżeli jesteście już w tych terenach. A co do dalszego planu, no to oglądajcie dalej i będziemy zdradzać, gdzie co można jeszcze tutaj zobaczyć w tych terenach. Leci dobrze. Kurde, leży wyłożona, zachodzik słoneczka. Piękność tam będzie robił za nią. No cudo. A tu druga księżniczka. O. Mario. Na moim telefonie wyłożona. No za chwilę kelner Maxu ma zrobić coś. No, gdzie jak to jest, brakło jakiegoś prosecco albo czegośkolwiek, no i teraz lepiej, teraz może być, dobra. Płynęliśmy, albo przepłynęliśmy już pod mostem sztynorskim i wpłynęliśmy już na Kirsaity. I tu bardzo pięknie jest. Lubimy nieraz tak się zatrzymać tu i tak pochillować troszeczkę. Tu jak płyniemy szlakiem, to zaraz tam, jak widać ten przesmyk, to po prawej stronie tam jest świetny rezerwat. Lubimy tam właśnie stanąć nieraz i trochę pochillować. Wyprawy na Mazurskie Jeziora w maju. Plusem na przykład może być to, że macie prywatne jezioro tylko dla siebie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jesteśmy my i tylko my. Jak okiem sięgnąć? Zdarza się, że czasami kogoś mijamy i ktoś płynie. Ale generalnie ruch jest po prostu praktycznie zerowy, więc komfort, można sobie płynąć na luzaka jak się chce, gdzie się chce. Niekoniecznie trzeba się stresować tym, że będziemy się tam gdzieś wymijać, będzie ciasno i tak dalej. Na minusy to to, że na przykład no, nie mogę dzisiaj siedzieć na dziobie, bo jest trochę wiecznie. No i muszę zajmować dzisiaj tylną kanapę. To tyle byłoby z minusów, a reszta to same plusy. Macie po prostu komfort przebywania na jeziorach bez tłumów. Macie to wszystko tylko dla siebie. Można stanąć w każdej dziurze na dziko, która się wam zamarzy, bo wszystkie są oczywiście wolne. Można bez problemu dopłynąć do portu każdego i też na pewno będzie miejsce na kajach gościnnych. Także większość plusów jak minusów. Tam na wprost mijamy piękny brzeg, ale z racji tego, że byliśmy w pięknym brzegu już kilka razy, no to płyniemy sobie dalej do takiego nowego portu, który polecaliście nam na Instagramie, tak? Jak się nazywa? Nautica, no właśnie, Nautica. A jeszcze tu zaraz za pięknym brzegiem tu jest fajny kemping. Często pytacie też o kempingi, więc tu, gdzie pokazuję tak palcem tak naprawdę, czyli piękny brzeg i zaraz macie kemping. Bardzo fajny kemping, też blisko sklep jest. Są też domki tam takie drewniane, letniskowe, więc też można domki sobie wynająć i wiem, że tam wiecznie dużo ludzi jest, także pewnie trzeba sobie rezerwować wcześniej. A my tą Nautikę mamy tam na wprost, już port widać, nie wiem czy kamerka wyłapie, ale jak będziemy bliżej, no to nagram, jak będziemy wpływać. Powiem wam, że trochę wieje, nawet więcej niż trochę. Żeśmy tutaj otworzyli ten kanwas od przodu, no to wam powiem, że błyskawicznie się chłodno zrobiło, nie? No jeszcze lata nie ma. Jeszcze lata nie ma.
To jest nowy porcik, bo widać, że tam jeszcze są miejsca przygotowane, ale powiem wam, że będzie sporawy. Będzie sporawy, bo tego wszystkiego tu jest mega dużo. Tu stoją czartery z klubu Mila, widzę. Tam stoi Cobray 33HT. No powiem wam, fajnie, fajnie. Będzie troszkę miejsca na święcajtach. Rozmawialiśmy tu z Bosmanem i to jest dokładnie ten sam port, który jest przy Wilkasach, przy wejściu do kanału Pięknej Góry, ten sam właściciel. Ale słuchajcie, bardzo, bardzo fajny Bosman. Robert, tak, przyjął nas tu. Od razu porozmawialiśmy, mówić co tu można pozwiedzać od razu i tak dalej, i tak dalej. Ale co do portu, ile? 170 miejsc, tak? 176, wiedział? No, coś takiego. 156 albo 176, ale to mniejsza większość. Port nowy. No w każdym razie nie mały, działa od 2 tygodni. Tak, czyli jesteśmy jednymi z pierwszych. Tak. Jednymi z pierwszych, chociaż już widzicie jakiś tam, powiedzmy, charter klubu Mila już z tej strony jest. A na początek, żeśmy podpłynęli, słuchajcie, tam. Chcieliśmy mieć trawkę dla Madi, ale okazuje się, że tam są miejsca rezydenckie i nas Bosman przestawił tu. Ale powiedzmy, że też jest. Co do kosztów, to mamy tak, 30 zł mamy od za załoganta. I w tym mamy już tak prąd, dostęp do prysznicy, dokładnie, dostęp do wody, zmywanie naczyń, no to wszystko, co wszystko, co jest w porcie, tak, dostępnego. I słuchajcie, i za naszą łódkę jest 50 zł. Dokładnie. Więc takie są koszty, bo też często pytacie o koszty, więc takie są koszty w porcie Nautica. Tak, a port się oczywiście będzie cały rozwijał. Przewidziana jest w przyszłości tutaj restauracja, też przewidziane są jakieś domki letniskowe. No to będziemy przypływać co jakiś czas i będziemy obserwować, co się zmiany dzieje. A tam na wprost mamy budynek Bosmanatu, jest wypuszczalnia rowerów na początek. A tam, jak ten stary budynek widzimy na wprost i ten mur na początku, no to tam ma w którymś momencie postać restauracja. Hubert już widzę nie próżnuje, tylko już przyłączył prąd. A tu jest właśnie Bosman Robert. Bardzo miły człowiek, który od razu nas tu cieplutko przywitał, także naprawdę. To nie jest zupełnie prawda. Cześć, Robert. Nie, no powiedziałem, żeby tam, żeśmy na początku chcieli zacumować, ale że tam są miejsca rezydenckie. Nie, słuchaj. Jakby było niemiło, to było niemiło. Było miło. Dziękuję, miło to słyszeć. Było miło. Pomimo tego, że słońce świeci, to musieliśmy się tu już zamknąć szczelnie z każdej strony, bo nie wiem, czy jest w ogóle chociaż 10 stopni. Jest tak mróz, taki jest potwornie... taki kurde lodowaty wiatr po prostu, aż tak przeszywa i naprawdę taki mróz, że oprócz słońca to nie mamy nic. Czapka by się sprzydała. No, ludzie normalnie w kurtkach takich zimowych chodzą. A usterka z wodą faktycznie udało nam się ją zesztukować. Nie cieknie nam tam z tyłu, możemy mieć cały czas pompę włączoną i tam się nie leje. A tu sobie wodę możemy normalnie odpalać, jak potrzebujemy, także to jest git, bo było strasznie upierdliwe. Dzisiaj po naszym obiadku w czuszce rybaka nie jesteśmy za bardzo głodni, więc tak sobie zrobiliśmy małe co nieco. Będziemy sobie teraz tutaj siedzieć, włączymy sobie może jakiś fajny film, będziemy oglądać. Słuchajcie, na zewnątrz jest naprawdę chłodno i no, pomimo tego, że mamy plany na fajnego grilla, to jednak przekładamy ten plan chyba na jutro i może w ciągu dnia sobie gdzieś po prostu. No, jak słoneczko będzie świeciło. Nie będziemy szli na obiad, tylko właśnie na obiad sobie zrobimy grilla, a dzisiaj po prostu już tak delikatnie. A dzisiaj włoski wieczór.